Nazywam się Kamil Wroński. Jestem w trzeciej klasie liceum na profilu Matwis Inf, gdzie realizuję indywidualny tok nauki z przedmiotów ścisłych, czyli matematyka, fizyka, informatyka oraz chemia. Odkąd miałem 9 lat, uczestniczyłem w zajęciach przewidzianych tokiem studiów na Politechnice Lubelskiej na kierunku mechatronika. Największą przyjemność sprawiło mi zaliczenie przedmiotu analiza matematyczna na ocenę bardzo dobrą. Moją pasją jest mechatronika i dużo czasu poświęcam w celu udoskonalania umiejętności w tym zakresie. Aby dalej rozwijać moją pasję, w wieku 14 lat, za zgodą sądu, otworzyłem spółkę ZO, która działa i jest moim poligonem doświadczalnym odnośnie prowadzenia działalności gospodarczej, a także wdrażania nowych technologii na rynek. Gdyż chcę, aby technologie, które tworzę, służyły nie tylko mi, ale też innym ludziom. Poza mechatroniką lubię też układać kostkę Rubika. Niedawno zająłem 7 miejsce na ogólnopolskich zawodach w konkurencji 2x2x2, oraz 6 miejsce w konkurencji 3x3x3 blindfolded, czyli układanie kostki Rubika bez patrzenia. Lubię też grać w szachy i od roku osiągam coraz lepsze wyniki, grając regularnie ze znajomymi, czasami z komputerem. Dzięki stypendium Fundacji Santander w ubiegłym roku udało mi się odwiedzić Europejską Agencję Kosmiczną w Holandii, gdzie przekonałem się, jak ważna jest współpraca naukowców z różnych dziedzin. Lubię się też dzielić moją pasją i umiejętnościami z innymi, więc udzielam korepetycji przede wszystkim z matematyki, fizyki i elektroniki.